gdzie niezbędny jest międzygalaktyczny paszport do poruszania się między zadaniami. A dlaczego? Bo nasi zawodnicy będą musieli się wcielić w swoich ulubionych kosmitów po to, żeby pokonać zadania, które dla nich przygotowaliśmy. A zatem poznajcie naszych dzisiejszych zawodników! Mam na imię Sofia. Ja mam na imię Eryk. A ja Olga. Soferol! Mam na imię Jakub. A ja Julia. A ja mam na imię Piotr. Jesteśmy Bączki! Hurra! Nasze drużyny są już na stanowiskach, a więc proszę bardzo, drużyna żółtych, czyli Piotr, Jakub i Julia. Brawo! Oraz drużyna niebieskich, czyli Olga, Sofia i Eryk. Brawo! Żółci, czy nazwaliście jakoś swoją drużynę? Tak, nazwaliśmy drużynę Bączki. Brawo dla Bączków, super. A drużyna niebieskich, wy jaką nadaliście sobie nazwę? Soferol. Tak, Soferol. Brawo dla niebieskich, brawo. W naszym konkursie chcemy poznać największych fanów serialu, równie odważnych jak kulopłot i równie mądrych jak szara materia. Czy jesteście prawdziwymi fanami Bentena? Tak! No, oczywiście. Pamiętajcie, tylko drużyna z największą liczbą punktów dostanie się do finału. Zasady są proste. Mamy 3 rundy. W pierwszej rundzie możecie zdobyć 1 punkt, w drugiej rundzie 2 punkty, w trzeciej 3. Nie chodzi jednak wyłącznie o zdobywanie punktów, ale przede wszystkim o dobrą zabawę. Brawo! Zwycięzcy przejdą do rundy finałowej, w której zawalczą o fantastyczną nagrodę. Słuchajcie, to jest coś tak niesamowitego, że jak tylko zaczynam o tym mówić, to normalnie brakuje mi tlenu i ja chyba za chwilę zemdleję, więc ja nie będę o tym mówił. Zobaczcie sami, o co walczycie. Jeśli pokonacie Vilgaxa, otrzymacie niesamowitą nagrodę. Cały zestaw różnych gadżetów z serialu oraz puchar Bentena. A to nie wszystko. Jeszcze tablet, konsolę do gier oraz telewizor, żeby oglądać przygody Bentena w domu. Jest o co grać. Za taką nagrodę mógłbym zrezygnować z funkcji prowadzącego i sam stanąć do konkursu. Bo o tym, kto zaczyna, zadecyduje Omnitrix. Brawo! Zaczynają żółci, czyli Bączki. A teraz rozpoczynamy quiz! Słuchajcie, pierwsza gra przypomina egzamin, ale wiem, że świetnie sobie z nią poradzicie. W tej rundzie każdy zawodnik będzie miał swoje zadanie. Jedni będą łapać kosmitów, inni odpowiadać na pytania, a najstarsi zobaczą, na czym polega stan nieważkości. Boicie się trochę? No, myślę, że tak. Powinniście się bać. Dzieciaki, musicie zdecydować, kto będzie odpowiadał na pytania, a kto będzie łapał kosmitów. Ja łapię kosmitów. Dobrze. Łapię kosmitów. Super, świetnie. Czyli Julia i Eryk łapią kosmitów. Wspaniale. Kilka słów wyjaśnienia. Na ekranie pojawi się wiele Omnitrixów. Jeśli zbierający znajdzie jednego z 10 kosmitów, ekspert może odpowiedzieć na pytanie. Jeśli udzieli prawidłowej odpowiedzi, dodajecie kosmitę do swojej kolekcji. Jeśli odpowiedź będzie nieprawidłowa, wtedy dorośli zobaczą, jak to jest się unosić. Między odpowiedziami będziecie szukać kosmitów przez 30 sekund albo do czasu, jak udzielicie 2 nieprawidłowych odpowiedzi. Zapraszam cię, będziesz łapać kosmitów. Proszę przed ekran. Julka jest na pozycji, drużyna żółtych. Kuba, ty jesteś gotowy do odpowiadania na pytania? Nie będą łatwe. Ale żeby nie było tak bardzo łatwo, to jeszcze podwiesimy naszego kochanego dorosłego. I uwaga! 3, 2, 1! Łap kosmitów! Super. Dalej, dalej, Sasia, dalej! Mucha! Macie szansę złapać pierwszego kosmitę, uwaga. A właściwie dodać go do swojej kolekcji, bo już go złapaliście. Pytanie pierwsze. Jaka jest najbardziej charakterystyczna zdolność szybciora? Super prędkość, super siła, super humor. Super prędkość. Zobaczmy, czy to prawidłowa odpowiedź. Czekamy, czekam. Tak jest! Brawo! 3, 2, 1!